Witajcie, witajcie. My już jesteśmy w Chorwacji. Zatrzymaliśmy się na nocleg. W takim pięknym, jak to nazwać, przylądku? Hotelu. Prepelika. Idziemy sobie właśnie teraz na spacerek. Przejść się, zobaczyć, co jest w rejonie. Obadać. Po 12 praktycznie godzinach jazdy. I co? I spać. Także zapraszamy na krótki spacerek po okolicy. Pokażemy, jak mniej więcej tutaj to wygląda. Co to? Nie wiem, co to jest. Nie chce mi się za bardzo podchodzić. Brak już mi sił. Jechaliśmy, no prawie 12 godzin jechaliśmy, tak? 1130 km od punktu początkowego do samej Chorwacji. Przez Słowację i Węgry. A to prawie wygląda jak w Polsce. Wszystko prawie to samo, tylko troszeczkę napisy są w nie naszym języku. Idziemy sobie teraz na spacerek. Środkiem widź. Nie wiem, gdzie wyjdziemy. Znaleźliśmy jakiś pomościk. Mam obawy. Ty masz obawy? Tak, tego pomostu. A, bo komary. Trochę nas komary tutaj dryfią, ale patrzcie na to. Pięknie jest. Jest jeziorko. Takiej Chorwacji chyba nikt nie widział jeszcze. To nie jeziora Plitwickie. To jest jezioro. Nie Mazurskie, to jezioro Prelog chyba, tak to się nazywa. Aczkolwiek nie jestem jeszcze pewien, ale bardzo ładnie wygląda. Komary idziemy. Są mazurskie, naprawdę. Tak, komary to tak, są mazurskie. Dobra. Idziemy na słońce, bo tutaj nas zjedzą. Ale łódka by się przydała. No, tutaj walą równo. Także jedna fajna miejscówka wyczajona. Zdaje rąbisty pomost. U nas takich nie ma, nie? Oprócz komarów. No i znaleźliśmy taką miejscóweczkę. Nie wiem, czy na rodzinne wypady tutaj. Wszystko zadaszone. Zobaczcie, nawet grille są murowane. Popatrz. No to malutki pomost tutaj jest. O, czemu u nas takiego w Polsce nic nie ma? Alta... Nie jest, tylko jeszcze nie zależy. Może jest, no. Ale altaneczki. Jest to coś pięknego dosłownie. O, łódka nawet. Grille. No, chodź, zobaczymy taką jedną altaneczkę pod tym grilletem. Zaczerpniemy troszkę słonka. Tu komary od nas uciekną. Albo bajera. Nad jeziorem samym. Miejsce idealne. Przy weekendzie posiedzieć. No. Duży stolik. Normalnie piękne. Miejsce na rowery jest tutaj. Co? Mów. Trochę tu błotkowato. O, zobaczcie, grill murowany, piękny. Wszystko do skorzystania. Jest tu ich kilka na obiekcie. Zapewne obiekt jest na pewno darmowy, bo to jest pewnie Urzędu Miasta, czy tam jak tam zwał, miejsce do siatkówki błotnej. Proponuję tu grać bez butów. Dobre miejsce do grania na chłodzenie, no nie? Ale powiem ci, komary szczepią równo. Może było faktycznie trzeba długie spodnie. Ciekawe, czy tu plaża będzie. Patrz, ktoś sobie przyczepkę postawił. Kolejny grill, następny grill. Słabo? Zobacz. Takie? O, kaczka jest nawet, widzisz?
To tak dużo siedzi? To musi być tu na pewno gdzieś też plaża, co mi się wydaje. Tutaj jakichś chłopaków słychać już. Ale teren wypasiony. Haha, nie dojdziesz. No nie. Ale może po trawie, po trawie, po trawie. Błota. Na kamienie. Ja chcę zobaczyć, czy woda ciepła. Kurde. Woda jak zupa. Ładna. Patrz, tam te dwie wysepki tam na środku. No, mogę. Ekstra tu jest. Zawsze na takie wakacje można przyjechać do Chorwacji. Za wyjątkiem komarów. Nic, idziemy dalej. Troszkę trzeba w słońce wejść. I zobaczymy. Ja myślę, tam dojdziemy, tam mniej więcej gdzieś tam dalej, może taka będzie większa plaża i wrócimy, bo to nie ma sensu co iść, bo i tak trzeba się cofać. Ale te wyspy to są mega. Normalnie Mazury. Tylko takie chorwackie. Patrz. Miejsca do zbywania, przebieralnia. Elegancko. I zwróćcie uwagę, że te altanki i grille to się ciągną, ciągną i ciągną. Tutaj nic nie było napisane, że to miejsce prywatne. No tak mi tam się wydaje, że to jest chyba typowo dla miejscowych. Tam jakiś jest ten. Hangar wiata. Może jakieś sporty wodne tutaj mają. Ale plaży tutaj nie widać. Tam dalej chyba jest, a dopiero. Tylko powodem widać. No i tak, no i może tak tutaj zajechać. Patrz ile tam drobiu. Nie wiem czy to widać. Tam takie, takie, takie. To chyba są same kaczki, tak mi się wydaje. Mewy, nie mewy? Nie no, na mewy to będą za duże chyba. Na kaczki chyba mi się wydaje. A, no patrz, możemy pójść tam. I tam wtedy jakoś przejdziemy może. Właśnie niektóre te łódki to już zarosły. Ale patrz, no, normalnie w Polsce nie zostawisz coś takiego z silnikiem. A tutaj jest. Tylko lać paliwo i płynąć. Nie, żartuję. Nie wiem jak ciebie, ale mnie to już komary nie ziobią. Chyba wyczuły, że to nie ta krew. No. Woda może nie pierwszej czystości, ale zapewne zmęcona jest. Ale jeziorko robi wrażenie. Nie ma co tu ukrywać. Dobra, zejdziemy tam do tych szlabanów. Zobaczymy gdzie co prowadzi. No niestety za długo. Za długo tutaj może nie pochodzimy. Niestety. Może niestety, tety. Ale my już swoje dzisiaj wypracowaliśmy. I po tylu godzinach jazdy chyba trzeba by było odpocząć normalnie. Jeszcze troszeczkę spaceru, odrobinkę, póki jest pogoda. I będziemy się kierować do naszego hotelu. Mamy oto kolejne fajne miejsce. Punkt widokowy. I tak nic nie rozumiem, ale
Pani od sprzedaży biletów nie ma, także my wchodzimy do góry. Zwróciłaś uwagę, jak tu jest wąsko? I stromo. Ale jedne piętro. O, to jest widok. No, widać tam, nie wiem czy na filmie będzie widać, tam już są góry. Tamte ptactwo i to bardzo różne tam jest. Albo tam jakieś kamienie leżą, czy co? Nie, nie wiem, trudno wyczuć, ale te białe to na pewno to są. Ptaki. Ptaki. To ja zobaczę, może tylko będzie lepiej widać. Elegancko. Fajne miejsce. Okolice dookoła. Tu nie wiemy, o co chodzi, bo taki tam jest stop, może chyba dla samochodów. No, no. Kolejna łódka z silnikiem. Założę się, ile by osób, kto miałby łódź, o tak se zostawiło bezpański silnik. U nas w PL. Na pewno nikt. Jednak to trochę kosztuje. Ale nic. Dobra, my lecimy sobie dalej popatrzeć. Także do później. Ale ładny. Czekaj, dam cię na mnie do ręki. A pokażę wam, jak wygląda pokoik w tym foteliku. Dwa łóżeczka mamy. Mamy kawałek szafy. Można sobie tutaj jakąś tam garderobę powiesić. Jest telewizorek, lustereczko, wieszaczek. Łazieneczka, ubikacja, prysznic, umywalka, lustereczko. Także nie jest źle. Koszt jednego nocnego 47 euro. Do tego jeszcze mamy tutaj tarasik z widokiem. Także na jedną nockę jest jak odpocząć się, wyspać. A do tego jeszcze zapomniałem powiedzieć, jest nawet klimatyzator. A jest trochę parno. Także na pewno się przyda dzisiejszej nocy. Na podwórku jeszcze nocka. W sumie zaraz będzie świt. A my się wyspaliśmy. I dzisiaj pędzimy do miejsca docelowego. Także kończymy dzisiejszy odcinek. I do następnego. Cześć.